trzeba to powiedzieć jasno, roznieśliście Zaksę, wygraliście 3 kolejne spotkania, rewelacyjnie zagraliście. Właśnie sobie przed chwilą wspominałem, że rok temu pamiętam, jak staliśmy tutaj na podium z drugim miejscem, ze srebrnym medalem i czuliśmy się tacy upokorzeni przez Zaksę w tamtym, pamiętam, spotkaniu czwartym tamtej serii. Dzisiaj to wszystko się odwróciło, dzisiaj to my w świetnym stylu pokonujemy drużynę z Kędzierzyna, zostajemy mistrzem Polski. Tak naprawdę nieważne, jakby to się potoczyło, w jakim stylu, bylibyśmy tutaj w niebo wzięci i ta hala by odleciała, tak czy tak. Warto było przegrać Puchar Polski, żeby wyciągnąć wnioski i zagrać tak w finałach? Nie, świetnie by było mieć wszystko, ale myślę, że to był naprawdę ważny punkt zwrotny tego, co się z nami stało w tym sezonie, bo wiele razy już mówiłem, że tamta porażka wprawiła w nas takie humory, że przez tydzień to tutaj chodziliśmy, ze sobą nie gadaliśmy, nie odzywaliśmy się do siebie, atmosfera na treningach była niesamowicie tęga, ale w jakiś sposób na pewno dało nam to dodatkową energię, żeby dojść w to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. Kuba, jak smakuje drugie złoto w twojej karierze? Sprawdzę. Jeszcze lepiej niż to pierwsze. Cieszę się bardzo. Myślę, że każdy medal jest ogromnym sukcesem tutaj dla naszego środowiska. 2 lata temu zdobyliśmy 2 w historii, teraz 3 w historii, ogólnie 3 mój, także super uczucie. Dziękujemy kibicom, bo oni w nas wierzyli cały czas, że w końcu uda się przełamać tą klątwę Zaksy. Udało się, miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać ich jeszcze raz w Turynie. Dobrze, jak podsumujesz tę finałową rywalizację? Chyba nikt się nie spodziewał, że to będą 3, no można chyba powiedzieć, łatwo i szybko wygrane spotkania. Wasza dominacja. No tak, myślę, że po tym pierwszym spotkaniu wygranym uwierzyliśmy w to, że możemy tą Zaksę w końcu pokonać i odegrać się nad nimi, bo prześladowali nas przez cały sezon, także cieszymy się, że akurat w takim momencie nam się udało. Myślę, że oni też troszkę mieli spadek formy, my to wykorzystaliśmy, bo akurat nam się trafiła bardzo dobra dyspozycja. Super, bo po to trenuje się, po to się ciężko pracuje, żeby takie chwile przeżywać u siebie na hali i cieszyć się z kibicami. Ja myślę, że taką mam przynajmniej nadzieję, że ta forma od nas nie ucieknie, bo są raptem 10 dni do rozegrania kolejnego najważniejszego meczu w tym sezonie albo i w całej karierze dla niektórych, ja myślę, że dla wszystkich, bo okej, Benjamin Toniuti zdobywał już Puchar Ligi Mistrzów, ma okazję ten dorobek podwoić, ale każdy z nas jest po prostu skoncentrowany na tym, co będzie 20 maja, ale to dopiero pogadamy o tym za chwilę, bo dzisiaj dajcie mi się nacieszyć Mistrzostwem Polski, bo to jest wspaniały sukces. 3 Mistrzostwo Polski dla klubu, 3 Mistrzostwo Polski dla mnie personalnie, dlatego jestem po prostu w niebo wzięty i dziękuję jeszcze raz wszystkim i gratuluję całej społeczności, Mosirowi, no wszystkim po prostu. Ten obiekt wygląda przepięknie. Jak tam 2 lata temu powtarzałem, że, ale to nie są żarty, bo czasami jak się jedzie na różne hale, wszędzie jest czysto, ale u nas to po prostu nasze panie no, dbają to jak w swoim domu. I to jest naprawdę przyjemność przychodzić każdego dnia i widzieć, że to jest czyściutko, parking jest po prostu błyszczy i chce się po prostu zasuwać do pracy i każdy po prostu włożył ten sukces w cząsteczkę siebie, dlatego to dotyczy wszystkich i w ogóle cieszymy się, że Mistrzostwo Polski znowu zawitało do Śląska. I się należy po prostu. Rzeczywiście, po raz trzeci, ale pierwszy raz w Jastrzębiu przy pełnych trybunach. Ostatnie mistrzostwo zdobyliśmy w czasie pandemii, gdzie kibice nie mogli wejść i to dla nich jest naprawdę wielka sprawa. Powiedz, jak oceniasz tę finałową rywalizację? Jestem w szoku. Zagraliśmy naprawdę kosmiczną siatkówkę. Myślę, że jakby naprzeciwko stanął każdy zespół na świecie, byśmy to wygrali, ale no wiemy, że to jest Zaksa i nawet jak było 20-12, to jeszcze nie byliśmy tego pewni, bo pamiętamy przegraną naszą w Pucharze Polski, gdzie wysoko prowadziliśmy w 2 setach i z Zaksą trzeba uważać na takie małe niedyspozycje. Ja powiem jedno, że czułem moc naszego zespołu, bo jestem blisko zespołu, obserwuję, co się dzieje, widziałem, że rośnie nasza siła mentalna. Przede wszystkim byliśmy tym razem zdrowi, bez kontuzji. Bardzo dobrze przygotowani fizycznie jesteśmy.
No i mentalnie ja to czułem, że to może być nasz finał. Nie zastanawiałem się nad tym, czy to ma, w ilu meczach by się to mogło rozegrać, natomiast rozstrzygnąć, natomiast podchodziłem do sprawy tak normalnie, że ten pierwszy mecz jest najważniejszy. No i ten pierwszy mecz, w tym pierwszym meczu udało się, powiedzmy, zdominować rywala i to chyba też dało taki bonus na przyszłość.